Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Luft Trousers. Jest to strzelanka zręcznościowa od studia Vlambeer, które ma na swoim koncie już parę produkcji, takich jak Nuclear Throne, Super Crate Box czy Serious Sam The Random Encounter. Zatem jest to studio z wieloletnim stażem. Moi drodzy, mamy tutaj bardzo ciekawą stylistykę produkcji, która jest oczywiście taka, powiedzmy, 8-bitowa. W zasadzie jest to monotematyczna grafika, ponieważ tutaj cały czas mamy tylko ten taki dziwny żółto-zielony kolor, dodatkowo ten taki bordowy i nic więcej, no ale stylistyka jest naprawdę minimalistyczna, mimo tego produkcja jest naprawdę na wysokim poziomie, ponieważ bawimy się tutaj świetnie. Na samym początku zacznę sobie oczywiście rozgrywkę od wylecenia sobie moim Lufttrauserem właśnie z takiego lotniskowca. Zaczyna się to właśnie w taki sposób za każdym razem, ale moi drodzy, rozgrywka jest totalnie nieprzewidywalna, ponieważ mamy tutaj ogrom misji do wykonania, a jest ich ponad setka. Jest to naprawdę bardzo duża ilość gameplayu, którą serwuje nam ta produkcja i mimo tego, że może tutaj za każdym razem będziemy robić totalnie to samo, ponieważ no naszym zadaniem jest tylko omijać właśnie te kule, które do mnie tutaj lecą oraz strzelać sobie do przeciwników i wykonywać te misje, to naprawdę to się nie dłuży, to się nie nudzi. W tą produkcję gra się bardzo przyjemnie. Ja w tym momencie przejdę sobie do mojego hangaru i zobaczycie, jak dużo tych części mam już tutaj odblokowanych. Zobaczcie, moi drodzy, mamy różnego rodzaju broń. W tym momencie mam tylko 3 rodzaje. Mamy tutaj dodatkowo części naszego kadłuba, a również mogę sobie zmieniać różnego rodzaju napędy dla mojego tutaj Lufttrausera. Jest naprawdę bardzo dużo rzeczy do przetestowania i różne konfiguracje działają bardzo ciekawie, ponieważ w tym momencie mam tutaj taką konfigurację, która daje mi na przykład strzał z tyłu mojego samolotu, dzięki temu, że po prostu przyspieszam i to już daje mi po prostu dodatkowe punkty za to, że przeciwnicy, którzy za mną się znajdują, po prostu giną, gdy ja sobie do nich strzelam lecąc. No to jest naprawdę bardzo dobre i w tym momencie potrzebuję sobie zestrzelić 3 te statki, które tutaj się znajdują, aby przejść sobie dalej, aby właśnie dostać kolejny poziom doświadczenia i dzięki temu oczywiście dostanę jakieś nowe zadanie. No zobaczcie, nie jest to zbyt łatwe, ponieważ mamy tutaj ogromną ilość tych samolotów, które w powietrzu tylko czyhają właśnie na mój błąd i na to, abym ja sobie po prostu wleciał w ich cel. No, już jeden statek pokonany, jeszcze zostały 2, ale niestety, widzicie, jest naprawdę bardzo smutna rzecz, ponieważ za każdym razem mój statek w tym momencie, jeżeli mam taki kadłub, a nie inny ustawiony, no to jest bardzo nieodporny na te ataki i ja niestety nie jestem w stanie nic więcej zrobić, jak tylko zniszczyć sobie jeden statek. No ale jeszcze tylko jeden mi został, więc mam nadzieję, że będę mógł to uczynić w tym momencie. I świetnie, moi drodzy, misja zakończona. Zobaczmy, czy udało mi się dostać kolejny poziom. No niestety nie, ale mam kolejną misję, która będzie tutaj na mnie czekać. Muszę zabić 15 przeciwników bez strzelania, bez po prostu używania tego strzału. Po prostu ten napęd, który mam z tyłu, będzie mógł zabić tych przeciwników. No jest to naprawdę bardzo proste, wystarczy tylko lecieć i zobaczcie, już jest 2. Więc zaraz po prostu wskoczy to sobie samo i dzięki temu będę miał oczywiście kolejne doświadczenie, kolejny poziom i miejmy nadzieję, że już będę mógł mieć odblokowaną jakąś część. A jest ich naprawdę bardzo sporo. Twórcy mówią tutaj aż o 125 kombinacjach, więc no naprawdę będzie tutaj co robić. A żeby osiągnąć te wszystkie kombinacje, no to naprawdę chyba będę musiał sobie je zapisać. Żadnego innego sposobu nie widzę, ponieważ jestem pewien, że jeszcze w tym momencie nikt tego nie zrobił. Jest tutaj osiągnięcie do tego właśnie dopisane, ale wydaje mi się, moi drodzy, że naprawdę jest bardzo ciężko zrobić właśnie to osiągnięcie, ponieważ tych kombinacji jest naprawdę sporo i no nie wiem, czy komuś po prostu się chciało to zrobić. Ja pograłem sobie w produkcji około 2 godzin i powiem wam szczerze, że za każdym razem, gdy ją odpalam i gdy mam kolejne właśnie dodatki do mojego samolotu, to produkcja coraz bardziej mi tutaj ukazuje swój niesamowity potencjał. Naprawdę bardzo cieszę się, że twórcy mogli mi dać tutaj tą kopię recenzencką, żeby wam pokazać tą produkcję, ponieważ mamy tutaj naprawdę spore wyzwanie na samym początku rozgrywki. I ja w tym momencie mam, moi drodzy, tutaj taki samolot. No, niestety nie udało mi się go zlikwidować, ale
trudno się mówi. Mam kolejne oczywiście zadanie, które wykonałem i niestety w tym momencie również nie mam niestety możliwości awansowania na kolejny poziom, ale to nic. Moi drodzy, w tym momencie to tyle z produkcji Luft Trousers. Mam nadzieję, że zaciekawił Was mój materiał do zakupu tej produkcji. Polecam Wam ją oczywiście serdecznie, ponieważ jest świetna. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam, cześć!